Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu dodamy Header Image, czyli gdy przejdziemy do strony naszej index.php, tutaj będzie po prostu obrazek. Może przejdźmy wpierw do strony oficjalnej WordPressa. W jaki sposób można to po prostu dodać? Czyli funkcją z PHP możemy dodać te trzy różne tutaj formuły. Czyli na przykład USET Flexible Headers, możemy tego użyć. I rejestrujemy tę funkcję. Przejdźmy do functions PHP. Tutaj po prostu dodajemy. Jeszcze musimy dodać folder na obrazek. Więc zobaczymy tutaj tę funkcję. Ona po prostu pobiera defaultowy obrazek. On się znajduje w folderze images i header.jpg. Można dać również png, w zależności co byśmy chcieli. Ja zostawię jpg. Utworzę nowy folder. Będzie to images. Tutaj gdy przejdę teraz do niego, po prostu muszę dodać jakiś defaultowy obrazek. Jak to będzie? Ten, musimy zmienić jemu nazwę po prostu na header jpg. Czyli to niech tak zostanie. Następnym krokiem na pewno będzie już podczepienie. Generalnie będę podczepiał ten header tą funkcją PHP header image. Czyli ją sobie mogę skopiować. I ta reszta to jest po prostu wysokość i szerokość, można również ustalić. Ale ja będę to przerabiał trochę inaczej po prostu. Gdy przejdziemy do index.php. Na razie sobie wkleję tę funkcję, może header image i następnie przejdę do page.php. Tego swojego paralaksa chcę przerzucić po prostu. Przejdę do index. Tutaj teraz po prostu muszę przerzucić. To jest generalnie zwraca nam adres URL naszego obrazka. Zamiast defaultu nail po prostu dodajemy PHP header image i on po prostu daje adres URL do tego obrazka, który sobie wyznaczymy. Może przejdźmy teraz do kokpitu, wygląd, personalizacja. Tu już nam się pokaże po prostu obrazek na główku. Gdy dodam jakiś obrazek, zaznaczę przycisk, dodam pomiń przycinanie powiedzmy. Jak widzimy, on już mi się załadował defaultowo. Mogę go zapisać i opublikować. Przejdźmy jeszcze raz, odświeżmy. Jak widzimy, jesteśmy w indeksie, jest ten header image. Jeszcze musimy go zabezpieczyć po prostu, że if has już nie będzie postum nail, tylko po prostu będzie header image. Jeśli go masz, to po prostu wyświetl resztę. I tutaj chcę sobie też przerzucić blok info name i deskrypcję może. Albo zostawię tak jak jest. Damy tylko to i teraz mamy image. Tu trochę możemy teraz zmienić. Tutaj damy jeszcze jeden endif, musimy zakończyć. Tutaj generalnie damy if don't has, czyli jeśli nie masz tego obrazka, to wyświetl to. A tutaj będzie if has i endif. Czyli zostawię sobie tak. Możemy odpisać i wygodniej. Zapiszmy, odświeżmy. Czyli tu mi znikł już ten napis. Jeśli po prostu wejdę w kokpit, wygląd, personalizacja, obrazek na główku i ukryj obrazek. Tak jak widzimy, zostaje mi tu moja nazwa witryny. Może ją zapiszę i opublikuję. Zobaczymy jeszcze.
oraz wyloguję się. Chcę zobaczyć, jak to wygląda po prostu bez obrazka. Tu widzę, że coś mi ucieka. Tu ten indeks PHP zawsze pisało. Może ja bym na razie usunę całkiem. Zobaczymy, jak to się po prostu schodzi. No. Widzę, że trochę ucieka. Może trzeba by po prostu przejść do stylu CSS. Do header. Tutaj damy taki prosty if. If else. PHP. Tę regułę damy if don't. Don't pass the other image, jeśli nie ma header image. And is home, czyli jeśli jesteśmy w folderze domowym, na stronie domowej. And to end if, czyli zakończenie. Tutaj sobie damy na przykład body, dajmy tam padding top 70 pikseli. Czyli zobaczmy, czy to zadziała. Other younger in Magda. Czyli tutaj przeliterowałem się trochę. Czyli widzimy, że to mi poszło w dół. Czyli tak jak chciałem. Jeszcze generalnie chciałbym zobaczyć ten klasę, tam header. Może przejdę do blog home CSS. Tutaj dosyć dużego paddingu od góry nie robi. Aby header, margin. Zobaczmy, gdzie jest ten page header. Może dodamy my page header, zobaczmy. Index PHP. To jest jakiś styl, który gdzieś się po prostu powiela. Dlatego mi tu trochę daje tą przerwę. Czyli generalnie mógłbym to też nawet zostawić. Może tak zostawimy. Ja to skopiuję, przejdę do stylu CSS. Po prostu tym prostym modułem. Żeby mi ten marginek nie był taki zbyt długi. Zobaczmy, jak to wygląda. Reszta page PHP, przykładowa strona. Normalnie to nie jest jak najgorzej, ale widzę, jeszcze muszę usunąć. Przejdźmy do page. Już pousuwamy to wszystko. Wiemy z poprzednich tutoriali, że tak sobie można po prostu zaznaczać, gdzie się znajdujemy. I tu widzę, że nazwa tej strony też mi uciekła. Może damy jeszcze jeden taki conditional. Zobaczymy, czy to zadziała.
Post Online. Is not home, czyli jeśli to nie jest indeks PHP, to również damy sobie ten, powiedzmy, padding. Czyli to samo po prostu skopiujemy. Zobaczymy, czy to tutaj zadziała w tej regule. Zapiszmy. I tak jak widzimy, również tutaj po prostu ta nazwa wpisu zeszła. Czyli teraz w miarę estetycznie to wygląda. Jeszcze jak przejdę do strony, przykładowa strona, widzę, że tutaj też jest trochę za blisko. Przejdźmy może do PHP i zobaczmy. To można by dać, generalnie tutaj chyba taki jeden oddzielnik BR, czyli teraz to ładnie się dosyć schodzi. Dajmy jeszcze sobie raz ten obrazek, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Tutaj też widzę, że dosyć nachodzi. Może zobaczmy jeszcze do indeks PHP. Tutaj możemy też sobie dać jakiegoś BR-ka przykładowo. I teraz to ładnie wszystko wygląda estetycznie. Tak jak jeszcze tutaj może zobaczymy. Generalnie tutaj mam nazwę wpisu w moim indeks. Gdy przejdziemy do niego, jest pierwszy wpis z brzegu, mi się wczytuje. Generalnie będę chciał właśnie zmienić na tytuł witryny oraz deskrypcję. Czyli tutaj żeśmy w indeksie nie przekopiowali po prostu jeszcze tego ifa. If is home, if front page. Czyli zobaczmy, jak to teraz z tym będzie wyglądało. Kolejna witryna oparta. Czyli tutaj wcześniej chyba inna była po prostu klasa. Ta też nie może być. Czyli tutaj dodam jeszcze jedną klasę, bo po prostu zobaczmy, jak to będzie wyglądało z BR-em. Może mieć nawet, nie muszę tutaj żadnych klas na razie dodawać. Czyli generalnie tu już tak może zostać. Jeszcze może się wyloguje. Zobaczymy bez wylogowania, jak to wygląda. Czyli widzimy, że jednak tutaj jakaś większa przerwa by się przydała. Oczywiście można to w CSS-ach zrobić sobie spokojnie gdzieś tam. Tutaj może by było. Jeszcze zobaczmy, może by to było wyśrodkowane. Przejdźmy do page. Dać to tutaj do kontenera naszego całego. W ten czas byśmy nie dodali else, tylko znowu if don't pass.
jeśli nie ma po prostu mail, to po prostu pokaż te title. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to coś dało? Okay. Ładnie mi się tu wyświetla ten wpis. Jeszcze przejdźmy, zobaczmy pojedynczy wpis, jak to wygląda. I tu widzę, że znowu coś jest nie tak. Z reguły tak jest właśnie, jak się tu daje w Bootstrapie jakieś efekty. I generalnie to menu jest po prostu, które się schodzi na sam dół. Jeśli ono byłoby tu na sztywno przyczepione, to na pewno nic takiego by się nie działo. Że jest inaczej, to po prostu trzeba tu trochę wyifować, czyli single jeszcze. Tutaj może damy sobie klasę single po prostu do tego naszego głównego kontenera. I przejdźmy do block home CSS. Margin top 70 pikseli. Tak jak widzimy, ten margin trochę załatwił sprawę. Po prostu nie ma już tego kłopotu. Możemy teraz przejść do strony górnej. Ładnie mamy nazwę, tytuł, deskrypcję. Mamy ten efekt taki prosty paralaksa. Jak schodzimy, to po prostu nie znamy, schodzi minimalnie. Czyli dobrze, w tym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.